Witam w minucie surówki. Musimy trochę minutę rozepchnąć, bo mówią nam, że to jest za krótko, a my nie mamy nic do powiedzenia długo. Chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście jestem w piżamie. Dzisiejsza pogoda daje nam asumpt do tego, żeby piżama była raczej flanelowa niż z jakiegoś cieńszego materiału, a sponsorów piżamowych przyjmujemy, jeżeli by się tacy znaleźli. Tylko uwaga, nie z Chin, gdzie chińskie piżamy są robione w Bangladeszu przez 12-letnie dzieci przez 16 godzin dziennie. Teraz sprawa niepiżamowo poważna. Otóż, jesteśmy rzeczywiście w podwójnej rzeczywistości sądowej. Trudno sobie przypomnieć, jakie konsekwencje miały uchwały samorządów różnych w momencie konfliktu o Trybunał Konstytucyjny, kiedy niektóre z samorządów się zarzekały, że nie będą respektować tego, co powie nowy Trybunał Konstytucyjny. Ten konflikt właśnie słychać w tej chwili prawdopodobnie. Nie wiem, czy Państwo słyszą, ja słyszę karetkę pogotowia, bo sytuacja jest rzeczywiście alarmująca. Był taki amerykański klasyczny western z Henry Fondą i uwaga, jego oryginalny amerykański tytuł to był Oh My Darling Clementine, a polski tytuł w polskiej telewizji PRL-owskiej był Miasto Bezprawia. I w tej chwili, w najprostszej takiej konkluzji, bo ludzie są skomplikowani, ale na końcu sprawy są proste, w najprostszej konkluzji konflikt o polskie sądownictwo wygląda tak, że jedni mówią, że Miasto Bezprawia, a drudzy, że Oh My Darling Clementine. I to tak naprawdę chodzi o to, że część sędziów jest wybrana po prostu bezprawnie, ale władza wykonawcza, będziemy tu może trochę następnym razem mówić o Monteskiuszu. No bo on tam coś napisał, a nikt go nie cytuje, portretów się nie pokazuje, a to ten Monteskiusz to wszystko wymyślił. Ja myślę, że nasza władza w ramach neo-ex-Brexitu powinna pójść do tego miejsca, gdzie jest przechowywana Magna Carta Libertatum, gdzie po raz pierwszy Jan bez ziemi, kto oglądał Robin Hooda, to wie, o co chodzi, dał prawo, że władca nie może bez sądu kogoś zamknąć. Otóż w tej chwili należałoby tam to zwrócić, przynajmniej jeśli chodzi o polskie przepisy, bo władca lada moment będzie mógł kogoś zamknąć po uważaniu. Last but not least, w tym bardzo prostym konflikcie, że część sądów jest po prostu bezprawna, jest kwestia, jakie konsekwencje praktyczne z tego następnie wynikną, czy to można odkręcić. Otóż ciekawym dokumentem, który to pokazuje, jest jedno z najnowszych wydań Dziennika Gazety Prawnej, gdzie mamy, uwaga, taką tabelę najbardziej wpływowych polskich prawników. Czyż autorytet moralny profesora Strzembosza, profesora Cola na przykład, tak? Konserwatystów nazywanych użytkowo lewakami. Karol Modzelewski czy też Sławoj Życzek byliby dumni, no ale tych konserwatystów się właśnie nazywa lewakami, bo oni stoją na gruncie takiej porządnej, konserwatywnej praworządności. I teraz tam nie ma ich. Autorytety moralne w tej tabeli bardzo dobrego Dziennika Gazety Prawnej, rzetelnej gazety, nie ma. Kto jest numerem dwa, jeśli chodzi najbardziej wpływowi polscy prawnicy? Marian Banaś. Gdzie jest obecny Rzecznik Praw Obywatelskich? No, za sędzią Flewiakiem, który, jak wiemy, hejtował na państwowej posadzie, hejtował innych sędziów. Proszę sobie to w tym Dzienniku Gazety Prawnej przejrzeć, dlatego że to jest dowód z natury, że żyjemy w dwóch rzeczywistościach prawnych. Że ludzie, którzy mówią Oh My Darling Clementine, są w tej samej tabeli, często wyżej, ale w ogóle obok ludzi, którzy mówią Miasto Bezprawia. Zobaczymy, co na to może nam powie Henry Fonda.